Dzień dobry, bardzo serdecznie witam Państwa na spotkaniu poświęconemu prezentacji książki zawierającej korespondencję Wisławy Szymborskiej z Kornelem Filipowiczem. Jest to ważne bardzo dla nas, że to spotkanie jest tutaj w Mocaku, ponieważ obie te postacie są dla tego muzeum niezwykle istotne. Wisława Szymborska jest artystką znajdującą się w naszej kolekcji. Robiliśmy jej wystawę, wydaliśmy katalog. Kornel Filipowicz jest obecny w naszych archiwach, przede wszystkim w kontekście Grupy Krakowskiej i Marii Jaremy. Bardzo się cieszę, że ta książka się ukazała, ponieważ uważam, że takie książki są niezwykle cenne, jeżeli chodzi o odbiór twórczości, ponieważ ściągają ludzi z pomnika i zamieniają ich w czułych, delikatnych, prywatnych ludzi, z którymi można się porozumieć i jak gdyby po tym obrazie, który się zawiera w takich książkach, wspiąć na poziom ich wielkości. Także gratuluję wydawnictwu i oddaję mu głos. Ja także Państwa witam i też powiem, że jestem bardzo szczęśliwy, że wydaliśmy tę książkę, bo jest to książka ważna. I docierają do mnie czasem takie pytania, czy to jest w porządku wydawanie korespondencji, która przecież była, to były listy miłosne, pisane do siebie wzajemnie i czy to nie jest rodzaj jakiegoś wuajeryzmu, podglądactwa, kiedy czyta się listy nieprzeznaczone do nas, tylko do jednego adresata. Ale wydaje mi się, że takie pytania zadają skrupulanci, którzy mają skłonność do wścibstwa, a ja rozróżniam wścibstwo i ciekawość. Myślę, że tutaj właściwszym podejściem jest ciekawość, bo dzięki tym listom mamy możliwość poznania bardzo pięknych ludzi, poznania ich miłości, poznania ich uczuć, ich świata, ich myśli. I to jest portret nie tylko tych ludzi, ale pięknych ludzi, ale to jest portret bardzo niepięknego czasu. Bo przecież przypominamy, to był rok 68, działy się wtedy tam okropne rzeczy. I ich postawa, branie tego wszystkiego jak gdyby w nawias, oczywiście w listach wiele rzeczy nie mogło się znaleźć, ale ta postawa polegająca na przeciwstawianiu tym ponurym czasom ducha zabawy, tych wszystkich cudownych mistyfikacji, poczucia humoru wspaniałego, to jest też coś, co może nam być pomocne. To jest dla nas jakaś wielka lekcja, bo my też żyjemy teraz w bardzo niepięknym czasie i może właśnie poczucie humoru i absurd jest jedną z broni, po którą możemy sięgać, żeby te czasy nieciekawe nas za bardzo nie poraniły. Także jest to książka, żeby sięgnąć po Czesława Miłosza, jest to jeszcze jedna z ksiąg użytecznych i życzę Państwu, tym, którzy jeszcze jej nie przeczytali, wielu pięknych wrażeń przy lekturze, a teraz oddaję głos tym, którzy o tej książce będą rozmawiali. Dziękuję. Tak, kwoli ścisłości, Masza Podocka, szefowa Mocaku, redaktor Jerzy Ilk, oczywiście znak brawa. Teraz taka krótka część przedstawienia. Staram się zajmować kulturą z różnymi skutkami na co dzień. I tyle o mnie, bo najważniejsi są goście, z którymi będziemy rozmawiać. Państwo również, mam nadzieję, będą rozmawiać o tej książce, która tutaj. No a goście znakomici, profesor Teresa Wala, literaturoznawca, teoretyk literatury, historyk literatury i krytyk literacki, profesor, pracownik Katedry Antropologii, Literatury i Badań Literackich Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Fundacji imienia Wisławy Szymborskiej, osoba także, która, mam wrażenie, dość dobrze znała Wisławę Szymborską. Troszkę ciut. Tomasz Fijałkowski, dziennikarz, publicysta, od wielu lat związany między innymi z Tygodnikiem Powszechnym, czyta, dużo pisze, pisze o tym, co czyta, zajmuje się twórczością Jerzego Turowicza i nie tylko, i można do niego napisać i wie dużo na temat Krakowa. Raz byłem u niego w domu i ma imponującą bibliotekę, w której, jak mogę się tylko domyślić, znajduje się tylko część tego, co czytał. Tomasz Fijałkowski. Najbardziej zaskakująca postać tego spotkania, ale ja przypominam, że ta korespondencja jest graficzna i to jest też ważny element i o tej grafice, no właśnie, i o tym, czy ona jest na przykład użytkowa.
i na ile będzie opowiadał Marcin Wicha, autor książek dla dzieci, a także książki wydanej przez krakowskie wydawnictwo Charakter, Jak przestałem kochać design. To książka niekoniecznie dla dzieci, chociaż ta perspektywa dziecięca się w tej książce znajduje. Jak sam prosił, żeby dodać jego książki, jego satyryczne rysunki, można znaleźć to tu, to tam. A to spotkanie będzie miało taką formułę, że zaczniemy od tego, co jest w środku tej korespondencji, czyli od samej korespondencji, później dyskusja, mam nadzieję krótka, od razu taka prośba do Państwa, jeżeli będę zadawał pytania głupie, irracjonalne, a czy się włączyć, powiedzieć, że macie lepsze pytanie, szanowni Państwo. To potrwa kilkadziesiąt minut, później raz jeszcze fragment czytany, a potem kilka niespodzianek, tak mogę to nazwać. To się zdarza w Krakowie, że takie mam wrażenie, że literatura ma głos. Poezja, między innymi dzięki Festiwalowi Miłosza, również coraz częściej ma głos w Krakowie. Ale rzadko się zdarza, że korespondencja, że listy mają głos. Dzisiaj będą miały dwugłos. Będzie to głos Ewy Kaim i Marcina Czarnika. Kraków, 23 lipca 68 roku. Kochany Kornelu, przyjechałeś do Krakowa, a mnie nie ma. Jestem w Zakopanem, ale bynajmniej nie z własnej woli i chęci. Nic strasznego, tylko okazało się, że ta dziwna grypa przybrała u mnie postać zapalenia opłucnej. Coś zaczęłam wieczorami gorączkować, poszłam do porządnego prześwietlenia, no i przyznano mi parę tygodni sanatorium. Może niepotrzebnie, ale trafiłam na lekarkę entuzjastkę, która zadziałała w swoim resorcie. Myślałam, że pojadę dopiero w sierpniu i w ten sposób choć z tydzień będziemy razem, a tu nie. Przyszło mi skierowanie na 24, bo taki mają cykl. Więc wyjeżdżam zrozpaczona, że nie będę miała radości powitania cię w Krakowie. I zła, bo to przecież wyrwany czas z pracy, o której mowy już chyba nie będzie we wspólnym pokoju. Kornelu, nie martw się, to nic nie jest. Wiesz przecież, że do sanatorium wysyłają raczej lekko stukniętych, a naprawdę chorych leczy się w szpitalach. Żadnej dziury oczywiście nie mam, żadnymi prątkami nie zieję. Całować się mogę, tylko nie wiem z kim. W ogóle nie kaszlę, nawet od tygodnia mam normalną temperaturę. Odwlec mi jednak tego, jak wypada. Niektórzy ludzie czekają przecież miesiącami na taki luksus jak zakopiańskie sanatorium. A w ogóle mogło być gorzej, gdyby mnie na przykład siupli gdzieś do Szczawna, albo jeszcze dalej. A jak ty się czujesz, kochany? Nie pisałam ci wcześniej o tych tarapatach, żebyś się specjalnie nie martwił, a pochlebiam sobie, że martwiłbyś się odrobinę jednak. Dostałam dziś od ciebie trzy karteczki naraz, ale już nie piszę nad wodę, bo nie podałeś nowej poczty. Wyjeżdżam jutro rano. Zadzwoń do Adama, on już będzie wiedział, jak zajechałam i w ogóle pewne szczegóły. W papierach znalazłam, o zgrozo, twoją książeczkę telefoniczną. Mają Adam. Czynsz zapłaciłam i kwit też jest u Adama. 15 zł zwrócę przy najbliższej okazji, to znaczy osobiście. Wszystko to razem to jednak złośliwość losu, prawda? Ale Zakopane blisko, będę dzwonić i choć w ten sposób poczuję czasem twoją obecność. Jeżeli naturalnie nie znudzi ci się takie rozstanie. Oj, Kornelu, ściskam, całuję, myślę, twoja W. 31 lipca 68 roku. Równo miesiąc bez ciebie. Kochana,
Nasz wspólny znajomy, pan Eustachy Pobuktulczyński, jak się dowiedział o twojej chorobie, to strasznie się przejął i zmartwił. Mówił, że nabawiłaś się suchot przez niedojadanie, ślęczenie po nocach i przebywanie w zadymionych lokalach. Zaprosił, żebyś przyjechała do niego, do Kurylówki. Powietrze, słońce, świeże jajka, masło, śmietana, kurczęta, w miesiąc będziesz zdrowa. Panie i panowie konsyliarze doradzają jednak leczenie sanatoryjne. Sam nie wiesz, nie wiem już, co ci radzić. Wisławo kochana, nie mogę zrozumieć, dlaczego tak usilnie namawiasz mnie na coś, czego ja ani nie chcę robić, ani nie potrzebuję. W tej chwili zagrożenie jest od twojej raczej strony. Sanatorium jest co prawda więzieniem, ale jak sobie wyobrażam, także czarodziejską górą. Romanse w tym miejscu odciętym od reszty świata wydają się należeć do porządku życia. Wiemy o tym nie tylko z literatury. Spotkała mnie jeszcze w dodatku dzisiaj przykrość. W pewnym towarzystwie obiło mi się o uszy, że Jan Paweł pojechał. Dokąd? Jeśli odwiedzić ciebie, to byłoby mi bardzo przykro, że jemu pierwszemu pozwoliłaś na to. I w ogóle, Wisławo, jest mi bardzo smutno. Przyzwyczaiłem się już do twojej sprawdzalnej obecności w moim życiu. Pisz więc dużo, a raczej często, żebym przynajmniej w ten papierowy sposób mógł wiedzieć o twoim istnieniu. Pisz, czego ci trzeba. Może książek. Czy masz tam warunki do robienia czegoś dla życia literackiego? Dla siebie? Do nierobienia niczego przeciwko mnie? U mnie w domu okropny bałagan. Na balkonie, w pracowni, w łazience porozkładane i porozwieszane rzeczy. Koce, garderoba, bielizna, namioty. Do dziś dnia jeszcze nie wyschły. Na biurku kupa korespondencji, a w głowie pustka. Zdrowie takie sobie. Wszystkie nerkowe i tym podobne przypadłości ustąpiły bez śladu. Przybyło mi dużo sił. A może, kochana, twój pobyt tam potrwa krócej niż przypuszczasz? Dostaniesz trochę streptomycyny i na wrzesień wrócisz do Krakowa? Całuję cię bardzo mocno, Kornel. Postscriptum. Był tu przejazdem Artur Sandauer, dopytywał się o ciebie. Chciał się z tobą zobaczyć i pogadać. 12 sierpnia 68 roku. Bardzo kochany Kornelu, obie, to znaczy ja i hrabina Lanskorońska, dostałyśmy dzisiaj przesyłeczki. Nie wiem, co piękna Heloiza odpisze panu Tulczyńskiemu, ale ja osobiście muszę zaprotestować przeciw adresowi zwrotnemu, jaki pan T. podał na kopercie. O ile mnie pamięć nie myli, pan T. bynajmniej nie dogasał u Helclów, ale padł na posterunku, broniąc dóbr i czci hrabiny Lanskorońskiej przed bolszewikami w 1920. Pogrzebany pospiesznie w ogrodzie w Kurylówce, przeniesiony potem został na cmentarz Lanskoroński i pochowany w pobliżu grobowca rodzinnego hrabiów. Na jego mogiłę przychodziła jeszcze przez kilka lat mocno zawolałowana dama o trudnym do określenia wieku właśnie z powodu owych gęstych woali. Ludność miasteczka twierdziła, że to nikt inny, tylko hrabina Heloiza, przebywająca od nawały bolszewickiej na Riwierze i wracająca w stronę ojczyste tylko w dni zaduszne. Tyle co do spornej kwestii. Tymczasem u mnie nic nowego. Oprócz niepokoju, jaki wynika z oddalenia i niemożności przebywania naprawdę razem. Piszesz, że zastałeś mnie jakoś do tej nowej sytuacji już przystosowaną. Chyba nie. To tylko takie wrażenie. Charakteryzacja. Nie umiem przeżywać spotkań na oczach wszystkich i ty, zdaje mi się, też nie umiesz. Ale chcę cię widzieć i jeśli odradzam ci przyjazd, to tylko ze względu na twój czas i trochę przez ostrożność, żebyś nie znudził się sytuacją, która niestety potrwa jeszcze. Bo kiedy już wrócę, to jestem absolutnie pewna, że będę taka sama jak dawniej, że pobyt w tym sanitarnym kryminale nie zostawi na mnie żadnego śladu. Nic mnie tu nie fascynuje,
Nic mnie nie zaraża, nic nie wciąga. Ludzie mnie nudzą i wydaje mi się, że znam wszystkich na wylot, co może źle o mnie świadczy. Ale z ręką na sercu przysięgam, że trafiłam na wyjątkowo pospolite towarzystwo, które nawet przekroju nie czyta z powodu intelektualnych trudności. Kornelu, nawet nie dotknęłam twoich wąsów. Nie pisz, żebym sobie nie zaprzątała głowy. Przecież jesteś najważniejszy. I nade wszystkim dla ciebie chcę być prędko zdrowa. Dzisiaj będę do ciebie dzwonić, ale to za mało, więc piszę te głupstwa. Twoja Wisława. 21 października 68 roku. Kochana, rozpatrując mój wyjazd do Zakopanego w kategoriach czysty zysk, strata, doszedłem do wniosku, że zarobiłem na nim kupę pieniędzy. Autobus był pustawy, leciał w ciemnościach, przystawał tylko w Nowym Targu i Myślenicach na 5 minut. Mogłem spokojnie drzemać i myśleć. I wymyśliłem rzecz, która w innych warunkach nigdy nie przyszłaby mi do głowy. Dostanę za nią około 1200 zł. Wydałem na bilety i inne w Zakopanem około 100 zł. Czysty zysk około 1100 zł. Miałaś rację. Twój list pisany w środę 18 zastałem w skrzynce dopiero po powrocie z Zakopanego. Kochana, z tymi terminami to żarty. Pochodzące z wczesnej epoki naszej znajomości, kiedy dotykaliśmy siebie całkiem po omacku, nie wiedząc, co z tego wyjdzie i jak długo potrwa. W rzeczywistości sprawa wygląda teraz, po mojej stronie, bardzo serio. Nie masz chyba co do tego wątpliwości. Wisławo, bądź dobrej myśli, jedz, zupy też, śpi, myśl, o mnie też. Całuję cię, bo zaraz przyjdzie siostra z zastrzykiem, potem muszę lecieć do miasta. Kornel. Kornelu kochany, najlepiej w życiu ma twój kot, bo jest przy tobie. Powiedziałam ci to już przez telefon, ale powtarzam na piśmie. Czytam teraz grubą książkę o wulkanach. Niestety okazuje się, że nie ma prawie żadnych szans, żeby taki na przykład Giewont mógł kiedy wybuchnąć, co musiałoby spowodować ewakuację sanatorium do Krakowa. O powodzi też nie ma co marzyć, bo z wodą w ogóle tu kiepsko. Pozostaje pożar. Ale skąd pewność, że odeślą mnie wtedy do domu? Będę musiała tu jeszcze zostać i kurować się, do czego i ciebie gorąco namawiam. Nie lekceważ zaprosin pana Szczerskiego, zwłaszcza, że wciąż jestem niespokojna, czy przyjazne kontakty ze mną nie wyrządziły ci jakiejś krzywdy. Kochany, nie wiem, jakbym to zniosła. Całuję cię bardzo, Wisława. 12 października 68 roku. Kochana, najbardziej ze wszystkiego cieszę się, że będziemy mogli razem wyjść chociaż na parę godzin poza granicę twojego więzienia. Oby tylko tfu, nic znowu nam nie przeszkodziło. Proszę cię, Wisławo, nie miej mi za złe, że teraz trochę mniej i rzadziej piszę do ciebie. Jest to rezultat włączenia telefonu i otwarcia drzwi. Wczoraj wieczorem wizyta Borisowa i Frołowa. Dzisiaj siedział kantor w związku z wystawą Grupy Krakowskiej. Jutro będą u mnie jeszcze raz na śniadaniu B i F. Odetkała się też korespondencja. Dostałem nareszcie wiadomość od Sztemlera, że przyjeżdża do Krakowa 25 listopada. Musiałem odpowiedzieć, żeby doszły na czas też na 6 innych listów. Na razie, to jest do roku 1980, nie przewiduję, aby jakaś inna kobieta mogła mi ciebie zastąpić. Guziki mam poobrywane, to prawda, ale to nie jest najważniejsze w życiu. Placki ze śliwkami piecze mi Salomea, a co do ładniejsza, to patrz deklaracja moja wcześniej złożona obejmująca województwa krakowskie, wrocławskie, część koszalińskie. Śniło mi się wczoraj, że dostałem od kogoś dwa karłowate pudle. Jeden był biały, drugi różowy. Co to może znaczyć? Szkoda, że nie mam sennika. Całuję.
A ostatnie wiadomości w skrócie. Kocica ma pchły. Maluśkie kocie, ale dużo. Basia ma grypę. Dwóch naszych kolegów ma chorobę weneryczną. A ja mam jeszcze pieniędzy na 1,5 miesiąca. Całuję. A propos kapustki. Taka pustka, Wisławo, bez ciebie. Przedwojenny dowcip gimnazjalny. Kornel. Postscriptum. Przybyło mi 1 kilogram. 1 grudnia 68 roku. O Boże! Duży list w formie donosu na nową panią, którą mi dali do pokoju. Kochany Kornelu, ta nowa pani mówi bez przerwy. Od 7 rano do 10 wieczór. To, że czytam książkę albo piszę list, nic jej nie przeszkadza. Od chwili jej przyjazdu wszystkie moje lektury przerywane są co 2 zdania pytaniami w moją stronę. Jak pani myśli, czy ta gruba salowa ma sztuczne zęby? Czy pani wie, że mój mąż wstawił rododendron do kuchni? Co mamy dzisiaj w telewizji? Na czym oni robią te zupy? Ta nowa pani pyta o to wszystko cierpliwie, głosem monotonnym. Znam już jej wszystkie choroby i funkcjonowanie jej wnętrzności. Słowo zgaga pada kilka razy na dzień, bo albo ją wczoraj miała, albo dziś ma, albo na pewno będzie miała jutro. Musi mi przeczytać każdy list od męża, a potem swoją odpowiedź. Zaznajomiła mnie z przebiegiem 2 odbytych już porodów oraz okolicznościami swojej ciąży obecnej. O dzieciach mówi naturalnie szczebiotliwym, cienkim głośnikiem. Sama jako dziecko była oczywiście bardzo wrażliwa i to już jej zostało. Ma też wyjątkowo bujną wyobraźnię i co ona na to poradzi, że jak zażyje 1 tabletkę, to potem ją czuje przez 3 godziny. Ten potwór ma 27 lat, a wygląda na 40. Twierdzi, że bardzo kocha spokój i ciszę. Kiedy idę do klozeciku, ona idzie za mną i ze swojej kabinki próbuje nawiązać ze mną kontakt słowny. Przywiozła ze sobą fotografie rodzinne, które od czasu do czasu muszę oglądać. Przyszłość ma dokładnie już myślano, że na co kolejno będzie chorować aż do śmierci po najdłuższym życiu. Zgaga nie opuści jej nigdy, ale kto wie, czy nie przyplącze się cukrzyca. Skarży się, że mąż jest wiecznie czymś poddenerwowany i nie lubi siedzieć w domu. Zastanawia się, co on teraz tam bez niej robi. Koniec! Ulżyło mi. Całuję cię bardzo. W. 18 grudnia 68 roku. Kochana, najpierw sprostowanie. Wykonany w dniu dzisiejszym pomiar odległości od ciebie do mnie wykazał, że odległość ta jest krótsza od podanej poprzednio i wynosi 262 metry, 74 centymetry w linii powietrznej. Poprzednio mylnie podałem 341,5 metra. Co się tam u was w Zakopanem dzieje? Dzisiaj u nas barometr opadł do 722. Skala mi się kończy. Oberwanie chmury, śnieżyca, kalniak. Jesteśmy już po wyborach delegatów. O wynikach opowiem ci szczegółowo na miejscu. Na razie był to jeszcze jeden sukces osobisty prezesa. 3 dni do twojego przyjazdu, ale cię wytrzymali. Do ostatniej chwili porozumiałem się z Adamem. Będzie czekał od godziny 17:15 na wiadomym przystanku. Jak będzie duży śnieg, to trzeba się liczyć ze spóźnieniem. Rozglądaj się za mną. Poznasz mnie po obliczu wychudzonym i stęsknionym. Piszesz o mojej książce bardzo dobrze. Na szczęście nie straciłem jeszcze poczucia rzeczywistości i pewne rzeczy martwią mnie. Doszedłem w niektórych opowiadaniach do miejsca, z którego nie ma wyjścia. W przyszłości będę musiał uważać, aby nie zapędzić się samemu w taki kozi róg. Dzisiaj nie było od ciebie poczty. Może jutro. W piątek, jak będziesz dzwonić, powiesz mi, co mam ci przed twoim przyjazdem kupić albo załatwić. Żebym nie zapomniał, koniecznie trzeba kupić dla ciebie pojemniki na wodę, na kaloryfery. Całuję cię, Kornel. Przebrała.
bo to się zwykle tak zaczyna, że człowiek nie wie sam jak i gdzie. Ja się chciałem zapytać Państwa na dobry początek, ponieważ ja po lekturze wróciłem do pierwszego listu, bardzo krótkiego, skromnego. Ten skromny przyczynek do małpologii proszę przyjąć od Kornela Filipowicza. I tutaj redakcyjny dopis. W kopercie także trzy zdjęcia małp z krakowskiego zoo i rysunek długopisem zatytułowany Kwiatek od mężczyzny. Kornel Filipowicz proponuje pewnego rodzaju grę. I ta gra ciągnie się przez lat wiele. Jakich czynników trzeba? Co się stało między nimi, że przez tyle lat, no bo o tym trochę ta opowieść jest, grali ze sobą i na poważnie, i na śmiesznie, i trochę się bawili, będąc dla siebie. Pani profesor. Po prostu tacy to byli ludzie. Mhm. Odpowiedź jest najprostsza. No ale myślę, że też w jakiejś mierze ukształtowało ich to środowisko, w którym żyli i które współtworzyli, bo tak wyglądało, jak się domyślam, remedium na tamte czasy. Nie wiem, może gdyby żyli w innej rzeczywistości, bawiliby się tak samo, więc istnieją takie być może fałszywe socjologiczne wyjaśnienia, że sama rzeczywistość nie była przesadnie przyjemna i tworzyli sobie po prostu też takie zabawowe odnogi rzeczywistości. Poza tym byli ludźmi, którzy mając, jak wynika z tych listów, niezwykle subtelne i jakby głębokie uczucie w sobie, zarazem zawsze przesłaniali je. Dlaczego tak robili, to nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Po prostu tak, tego potrzebowali. Że w momencie, w którym ta intensywność uczuć była tak wysoka, jak gdyby tonowali ją po części, no nie wiem, może by się nie rozpaść, może by nie dać się owładnąć temu nadmiernie. Tonowali go tego rodzaju zabawą, maską, no rodzajem, prawda, jakiegoś cudzysłowu. I rzeczywiście muszę powiedzieć, znałam ich oczywiście później niż zaczęła się, w sensie znajomości prawdziwej, niż zaczęła się ta korespondencja, bo końcem lat 70. bliżej zetknęłam się z obojgiem. Natomiast w momencie, gdy przeczytałam te listy, zdumiałam się. Oczywiście byli ludźmi, którzy bardzo no, byli ze sobą związani i ten związek był dobrze widoczny. Natomiast nie przypuszczałam, że to uczucie było tak głębokie i tak powiedziałabym młodzieńcze. Z tych listów praktycznie biorąc, gdyby nie wiedzieć, że pisali je ludzie dojrzali, 40-paroletnia kobieta i 50-paroletni mężczyzna, sądziłabym, że to piszą ludzie, no może nie kilkunastoletni, ale 20-letni. I być może zresztą ten sposób właśnie takiego cudzysłowu, takiego stworzenia powietrza pomiędzy sobą sprawiało, że ono tak długo przetrwało w tej postaci. Więc no myślę, że na pytanie pana nie da się odpowiedzieć precyzyjnie. No, to odpowiedziałam, po prostu tacy byli. To jest w ogóle fascynujące, jak się czyta tę korespondencję. Ja próbowałem znaleźć taki moment, w którym ewidentnie dochodzi do takiego przełamania, że od zauroczenia mamy ten moment, tak, to już miłość. I ono tak w tej korespondencji, przynajmniej dla mnie, bardzo niepostrzeżenie przebiega to od tego momentu, że najpierw jest droga, a potem jest kochany i te wszystkie zabawy, które również są w samych tytułach, prawda? Oczywiście i równocześnie to są te podchody. Że to u Kornela jest szczególnie widoczne, ponieważ w listach Wisławy to oddanie jest jakby bezwzględne. Stąd u niej na początku pojawia się ten topos zazdrości. Pojawia się postać nieistniejąca fizycznie, która jest taką figurą kobiety czyhającej na Kornela, poza rzeczywistymi kobietami, które tam się też pojawiają. Natomiast Wisława jest całkowicie odsłonięta. A Kornel robi takie podchody, czy to na pewno, czy to jeszcze, a może nie. Więc także ta gra, ale jak pan mówi, ta gra jest dość krótka. Później już sprawa się całkowicie wyjaśnia. Ale z tego co pamiętam, chyba jeszcze w latach 70. jest to taki jeden z listów, który sobie przypominam, w
którym właśnie Wisława Szymborska do Kornela Filipowicza, będę no nie cytował, ale gdzieś z myśli, co mnie zaskoczyło, że ona pisze do niego: wiem, że jesteś gdzieś tam, bawisz się i jest mnóstwo kobiet wokół ciebie, ale chciałam ci donieść tylko, że na Kleparzu mamy takie ceny, a teraz już wyjdź na chwilę, przeczytaj tę korespondencję, a teraz już możesz wrócić, tylko pamiętaj, no, zachowuj się w miarę przyzwoicie, mniej więcej tak to wygląda. No i to jest, nie wiem, już nie chcę uprawiać taniej psychologii oczywiście, ale jest to też szalenie takie kobiece zażegnywanie nieszczęścia. Prawda? Ten karteczka w oko kobiety i: Kornelu, powiedz, dla kogo ubrałeś dzisiaj tę białą koszulę? Panie Tomaszu, pan wspólnie z obecnym tutaj Sebastianem Kudasem jest współredagował te listy. Tej redakcji tutaj jest naprawdę, mówię, takiej wyjaśniającej, prawda, jest całe mnóstwo. 450, ponad 450 listów. To jak wyglądała ta praca? To mnie od strony takiej technicznej interesuje dość mocno. No tutaj pierwszej części odpowiedzi powinien oczywiście udzielić Sebastian, ponieważ jest Sebastian, on... Możemy? Ja przepraszam, to będzie takie spotkanie, jeśli państwo pozwolicie, chodzone trochę. No ale to dokończ tą... Nie, no więc dokończę tylko, że najpierw przez ponad rok Sebastian siedział w Bibliotece Jagiellońskiej i przepisywał pracowicie do laptopa rękopisy. I fotografował je też. A potem dopiero zaczęła się nasza wspólna praca, kiedy to już było wpisane i kiedy ja opracowywałem przypisy, a oprócz tego jeszcze odczytywaliśmy niejasne miejsca, których z początku było sporo. No tak, ponieważ o ile Wisława Szymborska pisała bardzo wyraźnie, co mnie szczerze mówiąc zaskoczyło, ja pamiętałem jej późne pismo. Może trochę głośniej prosić? Aha. Tak, to Kornel Filipowicz pisał w sposób no, nieobliczalny, to znaczy pisał albo bardzo wyraźnie, albo pisał w sposób no, niewyraźny, no, takie sznureczki literek, ponieważ nie mieścił się na przykład na kartce papieru. No, dlatego też tak długo to trwało. No, później już właśnie jak udało nam się to przepisać, rzeczywiście z Tomkiem siedzieliśmy przez no, kilka razy. Na wiele i godzin. Próbowali tak odczytać jakieś pojedyncze słowa. Bo oni też czasami wymyślali albo używali słów już nieużywanych. Więc to też nam troszkę sprawiało na początku problemy. Ale rozumiem, że też byliście trochę biografami, bo musieliście szukać niektórych skrótów, odniesień do imion, o jaką postać mogło chodzić. Tak. Tak. No nasz... A tu nam pomogła też Ewa Lipska. Tu nam pomogła Ewa Lipska, pomogły nam książki, bo przecież jest tom wspomnień o Kornelu Filipowiczu, jest książka Jana Pieszczachowicza i tak dalej. To o tyle było prostsze, że ten krąg ludzi, w którym oni się obracali, był w sumie dosyć nieliczny. To znaczy to nie jest tak, że tam jakieś setki nazwisk się pojawiają, czy też inicjałów. Ich takie bezpośrednie otoczenie, no to była grupa Biprostal. Nazwa wzięła się stąd, że tam większość z członków tej grupy mieszkała w okolicy pierwszego krakowskiego wieżowca, więc który ich fascynował i w ogóle wieżowcowi, czy też biurowcowi oraz neonowi na nim, zwłaszcza poświęca się wiele miejsca w tych listach, która litera się nie pali dzisiaj i tak dalej. To była oczywiście taka gra z ówczesną modą, bo na grupy literackie, no to od lat 50. ciągle powstawały nowe grupy literackie, poetyckie zwłaszcza, ogłaszały manifesty. No oni z tego trochę w ten sposób żartują, tworząc tę nieformalną grupę Biprostal. No ale to było kilka osób. To byli Szymborska i Filipowicz, Adam Włodek, Ewa Lipska, Barbara Czałczyńska, najmniej dzisiaj pamiętana z tego grona, prozaiczka. No i właściwie Marta Wyka później też, ale ona jeszcze w pierwszym okresie się nie pojawia. I to właściwie wszystko. No poza tym są pisarze, którzy się przewijają przez Astorię w Zakopanem, ale to też jest właściwie kilka osób. No i są najbliżsi, to znaczy jest najbliższe otoczenie, siostra Wisławy Szymborskiej, Nawoja,
jej mąż Ireneusz Krosta, rodzina Kornela Filipowicza, jego dwaj synowie. Jeden, pan Marcin Filipowicz, jest tutaj z nami dzisiaj. I właściwie tyle. No i ci na przykład tłumacze, no co, z którymi już nie było tyle kłopotu, bo znowu dość łatwo jest ustalić, kto tłumaczył na przykład prozę Filipowicza na obce języki, kto tłumaczył wiersze Wisławy Szymborskiej. Chociaż z jednego odkrycia jestem bardzo dumny, muszę to się od razu pochwalę, potem się już nie będę chwalił. Mianowicie w jednym z listów Kornela Filipowicza jest wzmianka, że przyjechał Estończyk, któremu coś tam on pokazuje i tak dalej. I koniec, nie ma inicjałów, nie ma nic. No Estończyk przyjechał, no pisarz, no tłumacz też, poeta głównie. I potem jest postscriptum, okazało się, że ten Estończyk jest krewnym Chałubińskich i odwiedzał ich w Zakopanem. No więc to już zabrzmiało dosyć oryginalnie. No i wtedy sobie przypomniałem, że jest żyjący, zdaje się, do dzisiaj poeta estoński, którego tłumaczył notabene Miłosz, via angielski, który się nazywa Jan Kapliński, no więc nazwisko polskie. Zacząłem szukać i okazało się, że istotnie Jan Kapliński jest synem Jerzego Kaplińskiego, który był lektorem języka polskiego na Uniwersytecie w Tartu, czyli w Dorpacie przed wojną, który zginął w łagrze, aresztowany w 1939 roku przez Sowietów. No i który, i ta rodzina Kaplińskich to rzeczywiście są spowinowaceni z Chałubińskimi, w ogóle bardzo znana rodzina, wiele wybitnych postaci. Więc to ustalenie tożsamości tego anonimowego Estończyka to uważam za swoje największe osiągnięcie w tej pracy. Pani profesor, w tej korespondencji jest wszystko, co człowiek, który śledzi literaturę, może, tak mi się wydaje, fascynować, bo tych form, którymi oni się posługują, jest mnóstwo. Jest donos anonimowy i to nie jeden. Jest list i są różne formy listów. Są listy na przykład od Wisławy Szymborskiej, które ona nazywa dużymi listami. Jest ich kilka, szczególnie w tym okresie 89 roku. Są też listy średniej wielkości, również odpowiednio zaznaczone. Są kartki, pocztówki, pojawiają się w pewnym momencie wyklejanki. Ich to bawiło? Tak bardzo bawiło, że właśnie potrafili to ciągnąć i wracać do tego. I czy możemy powiedzieć o pewnej ewolucji tych form? Bawiło ich na pewno inaczej, tego po prostu nie robili. Natomiast ja sądzę, że do tego trzeba dołączyć jeszcze nieistniejące teksty, czyli teksty rozmów telefonicznych. Najbardziej fascynujące, mam wrażenie. No, zwłaszcza, że rozmowy telefoniczne w PRL-u to jest osobny rozdział. Wiadomo było, że telefony nie były... To przypomnijmy, dostępne. Jak wyglądały rozmowy telefoniczne w PRL-u? Na które to rozmowy często narzeka Kornel Filipowicz? Filipowicz miał telefon, co już było pewnym ewenementem jednak w Polsce Ludowej. Wisława musiała telefonować albo z jakiegoś udostępnianego tam, jak rozumiem, w sanatorium wtedy, telefonu należącego do sanatorium, czyli trzeba było pewnie prosić kogoś o to, albo, i to jest osobny rozdział, telefonowała z automatów. Ktoś, kto nie pamięta Polski Ludowej, nie ma pojęcia, czym był automat telefoniczny i jego zagadka. No, taki jakiś cień tej wiedzy pojawia się w Misiu, no, ale można powiedzieć, że w nadmiernej nawet karykaturze, co nie oddaje prawdziwego dramatu. Po pierwsze, do automatu trzeba było czekać w dużej kolejce. Po drugie, automat na ogół nie działał. Albo nie przyjmował pieniędzy, albo wypluwał pieniądze i jedno i drugie nie prowadziło do połączenia. Czyli to rozumiem, jeżeli Kornel Filipowicz pisał: zadzwoń do mnie, ale proszę cię dzisiaj koniecznie po 18, to nie zawsze oznaczało, że się połączyli. To po pierwsze, bo nie wiadomo było, czy o tej porze na przykład tam w jakiejś portierni, nie wiem gdzie ten telefon dostępny w sanatorium był zainstalowany. Jakiejś pani mogło nie być, ktoś nie miał klucza, trudno było dojść, nie było możliwości. Centrala nie łączyła oczywiście, więc to już były trudności takie, które powodowały, że telefonowanie było w ogóle wydarzeniem. Więc, ale równocześnie listy wskazują, że te telefony były o wiele bardziej nasycone informacyjnie niż listy. No, on pisze o tym, to ci powiem, prawda, przez telefon.
To mnie nawet, muszę powiedzieć, zdziwiło, bo nie chcę demonizować tamtej rzeczywistości i mówić, że oni się bali pisać, że bali się tego trzeciego oka, które mogłoby te listy przeczytać, no bo w końcu rozmowy też mogły być podsłuchiwane. Natomiast faktycznie jest coś w tym zagadkowego, że sprawy natury informacyjnej, kto kogo wybrał, jakie były tam kwestie związane ze środowiskiem, one prawie w ogóle nie są przedmiotem listów. Natomiast w listach odwołują się do rozmów telefonicznych. Więc do tego wymienionego przez pana tutaj szerokiego, tak zwanego wachlarza, dodać jeszcze musimy teksty mówione, które przeplatały to. I bardzo często listy się odwołują do dopiero co rozmawialiśmy przez telefon, ale ta rozmowa mnie jeszcze nie usatysfakcjonowała w pełni, więc spieszę napisać karteczkę, liścik, prawda, coś takiego. A oczywiście te zabawy wszystkie, które tutaj no, są dowodem po prostu tego, że robią to pisarze, dla których sama produkcja zabawnego tekstu literackiego, jeśli idzie o Szymborską, to tam te szczegóły są niezwykle dopracowane, historycznie po prostu, także zdumiała mnie jej wiedza natury takiej historycznej, jak wyglądała Ostenda w tym czasie, czym można było jechać i tak dalej. Właściwie cały czas miałam jedno skojarzenie z wariacjami pocztowymi Brandysa. Do tego stopnia to było szczegółowe. Więc no, widać, że to są ludzie, których z jednej strony bawi władanie słowem. I powiedziałem, że nawet u niej to jest mocno widoczne, bardziej widoczne niż u niego. Co też jest zdumiewające, że ten prozaik z krwi i kości właściwie jest bardzo oszczędny w słowach. Ale on też ją komplementuje, to znaczy pisze o tym, że właśnie, ale to świetne to było, prawda? To, co napisałaś, rewelacyjne. Jest bardziej leniwy, to trzeba przyznać. On... No ja bym uzupełnił jeszcze, że nie mówimy o jeszcze jednym sposobie komunikacji, to znaczy po prostu o ich rozmowach, już nie telefonicznych. I kiedy mowa o tym, o rozwoju tego uczucia, o tym, kiedy właściwie ten moment nastał, że oboje zdecydowali, że to właśnie jest to i że będą razem, no to zapewne się stało gdzieś pomiędzy tymi listami, pomiędzy tymi rozmowami telefonicznymi, no pomiędzy, bo już po tych pierwszych listach sądzę. W ogóle jest jedną z najciekawszych rzeczy w tej korespondencji jest jej wielowarstwowość. To znaczy, że tutaj tych kanałów czy płaszczyzn komunikacji między nimi jest co najmniej kilka. Bo to są no, listy, które po prostu relacjonują sytuację. Następnie jest ten teatr masek i wyimaginowanych postaci. To znaczy, że na przykład kwestie zazdrości rozgrywa się przy pomocy właśnie zmyślonych osób jak Gienia, albo i niezmyślonych, bo tam też są takie osoby, które jak najbardziej istniały. No i wreszcie jest potem ta warstwa historyczna, to znaczy ta akcja tocząca się pomiędzy hrabiną Lanskorońską a Eustachem Pobuk-Tulczyńskim i wreszcie jest jedna warstwa, to znaczy komunikacja obrazkowa, o której myślę, że Marcin tutaj powie najwięcej. Marcin powie, na pewno. Marcinie, co cię zaskoczyło? To znaczy, chciałem cię zapytać o tą stronę wizualną, bo to także jest no, kolejny poziom, pan Tomasz powiedział o tej wielowarstwości, od takiej trochę cebuli, którą można obierać i kolejna warstwa się jeszcze znajdzie. Co ciebie zaskoczyło w tej grze na poziomie wizualnym? Chyba przede wszystkim to, że ona, że to chyba nie jest taki poziom, który dałoby się wydzielić jako coś osobnego, że to się cały czas przeplata, że tej wizualnej warstwy nie można oddzielić od tego, co jest w słowach, w literkach, a jak się próbuje, to jak nagle jest w tekście napisane, że tu był rysunek wąsów, to mamy poczucie, że czegoś nam brakuje. Nawet nie dlatego, że nie wiemy, jak wyglądały te wąsy, tylko zaczynamy się zastanawiać, co sprawia, że ktoś zamiast napisać wąsy, zaczyna je rysować, albo karpia, albo oko, albo coś tam takiego. I to jest niesamowite. To znaczy, mi się wydaje, że z tego punktu widzenia to jest strasznie ciekawe jako rodzaj grafiki użytkowej, bo to jest grafika do użytku jednej osoby. Więc strasznie taka intensywna, strasznie gęsta. Tam jest to, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest nieprawdopodobna ilość form graficznych, jakie tam się pojawiają. Znacznie większych niż się spodziewałem. To znaczy oprócz takich klasycznych kolaży, które polegają na tym, że albo jest skomponowane fragmenty dwóch ilustracji, albo ilustracji z tekstem, mamy
w ramach tego, one się jeszcze pojawiają, jakieś podtypy, są ilustracje z dopisanymi, z dorysowanymi dymkami, czyli taki typ sztuczne fiołki, tak, ale też takie, jak dzisiaj są memy, czyli że jest obrazek, ale z podpisem. Zresztą są najfajniejsze chyba. Są klasyczne wycinanki, to znaczy takie wycinanki, które polegają na tym, że jest po prostu z papieru coś wycięte. Ale jest też coś takiego, co ja czegoś takiego nigdy wcześniej nie widziałem, to znaczy kolaż zrobiony z odręcznego pisma. I jest sporo takich rzeczy, gdzie Szymborska wykorzystuje takie, to się chyba nazywa zawieszki czy nadwieszki, takie puste pola wokół znaczka, na których ona pisze i potem układa z tych odręcznie napisanych fragmentów jakiś tekst. Potem są takie, gdzie są wklejone jakieś obiekty, wstążki czy zasuszone zielsko z podpisem, że to jest zasuszone zielsko, a potem jeszcze są takie, gdzie cała ta kartka jest jakimś obiektem. I w końcu już się dochodzi w tej lekturze do takiego momentu, kiedy jak jest na kopercie znaczek z borsukiem, to ja już nie wiem, czy on po prostu taki był w kiosku, czy to jest jakiś też element tej gry. I to mi się też wydaje strasznie ciekawe, że w XX wieku było coś takiego w grafice takiej projektowej, użytkowej właśnie, że ona była traktowana jako gra. Jest taki słynny tekst Paula Randa o tym, że o wykorzystaniu w designie instynktu zabawy, czyli gry, tak? Czyli zabawy, która ma jakieś reguły. I tutaj to dokładnie jest. Znaczy, to jest dokładnie... To cię miałem zapytać, czy to jest tak, że ta jej korespondencja gdzieś też odzwierciedla to, co dzieje się w ogóle w tej przestrzeni graficznej wtedy w Polsce na przykład? No, w jakimś sensie tak, znaczy jakby kompletnie się z tym nie komunikuje, nie ma żadnych odniesień do tego takich bezpośrednich, chociaż na przykład pojawił się tam rysunek Andrzeja Krausego, albo czasami się pojawiają jakieś wycinki, które oni wprost zacytują. Ale co do zasady, to jest dokładnie tak, dla mnie przynajmniej, tak mi się wydaje, taka istota dwudziestowiecznej zabawy grafiką, która była taką zabawą w grę, to znaczy taką, że właśnie mamy pewne reguły i że to jest taka układanka, z której my wszystko to sobie układamy według pewnych reguł. Mi się wydaje, że tutaj tą główną regułą jest taka, że broń Boże nie należy nudzić, że każdy z tych listów musi być inny, co też z kolei wpływa na ich formę, bo donos musi wyglądać inaczej niż sprawozdanie czy regulamin. Jeśli można, a propos tematu w ogóle, że musimy sobie też przypomnieć i czy uświadomić, bo wszyscy to zapewne wiedzą, że oboje mieli bardzo wysoką kulturę artystyczną. Wisława ślicznie rysowała i w gruncie rzeczy myślę, że gdyby ta jej pierwsza przygoda z poezją się nie powiodła, to nie jestem pewna, czy nie poszłaby też w tym kierunku. Natomiast Kornel, jak widać zresztą z tych rysuneczków, które tam są, miał bardzo dobrą kreskę. I też w gruncie rzeczy zastanawiał się nad karierą artystyczną w sensie malarskim. Ale kreskę, ale tam jest jeszcze mnóstwo takich strasznie fajnych konceptów, bo na przykład są te jego listy, to nie jest zreprodukowane, ale z tekstu wynika, że on pisał listy na wyciętych ilustracjach z radzieckiej encyklopedii. Z takim komentarzem, że Łysenkę odwołali, ale koń jest koń. To jest osobny przypis do istnienia księgarni radzieckich, które w owym czasie dysponowały znakomitymi wydawnictwami związanymi z malarstwem. Tam za cenę jednej porcji lodów można było kupić znakomite malarskie, znaczy albumy malarstwa zachodniego. Więc to, co robił z tą encyklopedią, nie było tak strasznym dramatem, na jaki to wygląda. Tam jakaś była kontrowersja między nimi w tej sprawie. Te encyklopedie po prostu były tanie i były dostępne niezwykle łatwo. Także mógł sobie nawet później odkupić taką encyklopedię. Ale mi się wydaje, że tam jeszcze na końcu coś takiego widać. To też jest takie uderzające, że cała ta korespondencja jest kolażem. Znaczy nigdy w ogóle o tym wcześniej nie pomyślałem, że no w ogóle jak jest, wydaje się w jednym tomie korespondencję dwóch osób, no to jest kolaż z twórczości dwóch artystów. Natomiast tutaj mam takie wrażenie, że niektóre z tych listów jakby powstają po to, tak jak w pracy plastycznej się dodaje jakiś element, którego tam brakowało, że one są dorzucone jakieś, żeby jeszcze dodać jakiś kawałek do tej gry, w której chodzi o to, żeby nie nudzić. To ja dodam jeszcze jeden poziom, nie wiem czy to będzie widoczne, jest taka piękna fotografia tutaj, pan i pani, i jaja wielkanocne oraz królik. No, wydaje się, że to takie zwykłe zdjęcie, do którego Wisława Szymborska
dopisuje historię. Kornelu ten pan wyleczył już sobie nerki, a ta pani wróciła z sanatorium. Właśnie obchodzą razem święta wielkanocne, na twarzach ich maluje się wyraz szczęścia i bezpieczeństwa. Ten pan kupił sobie garnitur w NRF-ie, a ta pani ma sobie kreację własnej roboty. Tę bluzkę haftowała podczas długotrwałej kuracji. Te dwa króliki też przywiozła ze sobą. Są to króliki wyciągnięte z głowy pana doktora. Mój drogi, jutro przyjedzie Adam, więc cieszę i tak dalej, ale jakby o to mi chodziło. I rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła przy początku lektury, to jest korespondencja, w zasadzie taki dopisek do kartki, która jest taką kartką, którą dzisiaj można czasem nabyć w sklepie z dewocjonaliami, czyli pamiątka Chrztu Świętego, gdzie właśnie Heloiza hrabina Lanskorońska się wpisuje swojemu Eustachemu. Kornelkowi chyba. Kornelka, przepraszam. Przepraszam, mea culpa, mea maxima culpa. To teraz trudniejsze pytanie, jeśli państwo pozwolicie. W tej korespondencji też między innymi przez to, że pojawiają się też kwestie związane z cenzurą, pojawiają się kwestie związane no też z trudami, szczególnie w okresie stanu wojennego, życia w Polsce, są takie te odpryski rzeczywistości. Pani profesor powiedziała, że oni się jakby, to był ich sposób trochę na ochronienie się przed tą rzeczywistością. Ale może ktoś być zaskoczony, nie wiem, zdziwiony, że no nie wiem, że nie ma tutaj opisu przełomowych dat i wydarzeń i że gdzieś w tej korespondencji one znikają. No, to znaczy tutaj bym polemizował. To owszem napisała, to ja bardzo chętnie. Napisała tak jedna z recenzentek, że to właśnie jest przykład eskapizmu i elit perelowskich, jak ona ładnie napisała, i że w ogóle właśnie, jak to jest możliwe, że nie ma tam grudnia 70, czerwca 76 i tak dalej. No bo są takie elementy tam też, z których można odebrać, że to, przepraszam, że to powiem, tak trochę będę prowokatorem, jeśli państwo pozwolicie, że na przykład, nie wiem, Filipowicz pisze, przyszły pieniądze, gdzie ci je wysłać, przyszła kolejna koperta, przyszła umowa, no więc generalnie mamy takich obraz ludzi wolnych, którzy żyją jakby trochę poza regułami świata. Tak, no ale po pierwsze, jeśli idzie o reakcję na wydarzenia, no to tu pamiętajmy, że akurat te wydarzenia zwykle toczyły się wtedy, kiedy oni byli razem w Krakowie, więc nie musieli na ich temat korespondować. Byłoby to nawet trochę dziwne, gdyby pisali do siebie listy między ulicą Lea a ulicą 18 stycznia. Ale tam o te wydarzenia, wtedy, kiedy oni są rozdzieleni, jednak są. To znaczy dla mnie takim najwyraźniejszym może sygnałem jest jeden z listów, które wchodzą w skład tej opowieści o Heloizie, hrabinie Lanskorońskiej, Eustachym Pobóg-Tulczyńskim. To jest anonim dołączony do listu Eustachego Pobóg-Tulczyńskiego, który tam relacjonuje to, co robi ze zbożem, z lasami pani hrabiny i tak dalej. No i ten anonim, no wydawałoby się, że jest takim żartem lepszym, gorszym, no tylko, że na datę jego trzeba spojrzeć. Anonim pochodzi z pierwszej połowy 1968 roku, zaraz po marcu. Jest to anonim, w którym autor donosi hrabinie Lanskorońskiej, że ten jej plenipotent, któremu ona tak zawierza i w ogóle któremu tak oddała właściwie majątek w swoje ręce, jednak zadaje się z Żydkami i w dodatku nie chce handlować z kupcami chrześcijańskimi, tam nawet ci kupcy są wymienieni jaka firma, tylko zboże sprzedaje właśnie jakiemuś tam Żydowi, że to jest po prostu straszne. No ten list oczywiście trzeba czytać właśnie w kontekście czasu. To jest rodzaj takiego ukrytego komentarza do całej kampanii antysemickiej 68 roku. To jest jeszcze też taki wpis, nie wiem, chyba można odnieść, tak mi się wydaje, nie jestem literaturoznawcą, z 27 sierpnia, kiedy Filipowicz pisze, boję się, Wisławo, że na długi czas zostaniemy zamknięci wewnątrz naszego bloku i odcięci od świata, nie mówiąc o tym, że zamkną nam także usta. Nie, oczywiście to jest reakcja. Jedna z paru tam wzmianek o inwazji na Czechosłowację, bo tam też odnotowują protest Mrożka, wydrukowany przez Le Monde i tak dalej, no, o którym się zapewne dowiedzieli z Wolnej Europy albo z jakiej innej rozgłośni.
I oczywiście te ślady są. No to ja się starałem, robiąc przypisy, żeby to wydobyć i podkreślić, bo ja mam pełną świadomość, że jeżeli ktoś to czyta, no młody, niepamiętający tamtych czasów, to takie rzeczy mu po prostu umkną. I że Adam że na przykład wzmianka o tym, że Adam Włodek nie spotka się z Filipowiczem, to jest jesień 68 roku, bo koniecznie chce iść do Związku Literatów na spotkanie z Jerzym Zawiejskim, który przyjechał wtedy z Warszawy i w ramach tak zwanej Środy Literackiej miał spotkanie. No, dzisiaj to jest absolutnie neutralna informacja, właściwie nic nie mówiąca. No a trzeba pamiętać, że to było po słynnej sesji Sejmu w marcu, czy w kwietniu właściwie 68 roku, po wystąpieniu Jerzego Zawiejskiego w obronie studentów, po odwołaniu go z funkcji członka Rady Państwa i tak dalej. Zresztą niedługo przed jego chorobą i śmiercią i pójście na jego wieczór, na tę środę literacką było rodzajem takiej manifestacji po prostu. I zresztą ja potem sięgnąłem, robiąc ten przypis, sięgnąłem do dziennika Jerzego Zawiejskiego, który oczywiście odnotowuje tę swoją wizytę w Krakowie. Co więcej, odnotowuje, że było dużo ludzi, a po wieczorze podeszli do mnie i tu wylicza nazwiska włącznie z Adamem Włodkiem i widać z tego dziennika, jakie to miało dla niego znaczenie. Dziś sobie tego w ogóle nawet nie wyobrażamy, jaki to był klimat. No mam nadzieję, że nie będziemy tego znowu doświadczać, ale to już... Nie, ale też tak sobie myślę, że w ogóle zastanawianie się nad tym, w jakim stopniu w miłotnej korespondencji się odnoszą ludzie do wydarzeń politycznych, to trochę jest egzotyczne, nie? Znaczy, bo to jakieś zaczyna tak wyglądać, że teraz powinniśmy, nie wiem, zaczynać każdy mail od słów oglądałem wczoraj wiadomości, jestem wstrząśnięty knowaniami kodu. No bo to wiem, taki jest socrealistyczny model literatury by się z tego wtedy wyłaniał, no, że najpierw jednak zajmujemy się tym, co partia, a potem ewentualnie pozwalamy sobie na coś między sobą, no ale bez przesady. Ale pewne nuty prorocze w korespondencji, ja taką jedną nutę znalazłem, można znaleźć 14 października 1968 roku. Pani profesor sięga do pamięci. Kornel Filipowicz pisze tak. Nie martw się pieniędzmi, zrobimy jakiś skok i już. Ale na mnie nie wydawaj, gwiazdka. Na razie, co innego jak będziesz miała Nobla. Szanowni Państwo, pytania? To jest dobry moment, żeby zacząć. Jeżeli macie Państwo pytanie, to jest naprawdę najlepsza chwila. Bo jak, o jest, idę do Pana. Tylko prosiłbym bardzo nie o opinię, tylko o pytanie. Właściwie taka krótka refleksja, bo jak żeby się nie podzielić refleksją po usłyszeniu czegoś takiego fenomenalnego, tak wspaniałego, tak pięknie sformułowanego taką polszczyzną, której dzisiaj niestety się nie używa. I taka refleksja prozaiczna, że człowiek przemija, ale słowo nie przemija i człowiek żyje dalej w tym słowie i dobrze, że to słowo po latach się publikuje, że to słowo nagle ujrzy światło dzienne. I cieszę się, że po prostu w naszym polskim społeczeństwie, które od wielu lat jest po prostu takie podzielone, agresywne, jednak możliwa jest przyjaźń i słowa takiej wzajemnej adoracji, miłości, życzliwości i to jest bardzo piękne. I pytanie, jak Państwo sądzicie, bo dzisiaj już mało kto pisze listy, właściwie to wysyła się maile i wiadomości na Facebooku, czy może ukazanie piękna listów, używania pięknego polskiego języka jakoś sprawi, że ludzie wrócą do tej mody, jaką było pisanie do siebie korespondencji? Szanowni Państwo, czy jest szansa na to, byśmy zaczęli? Ja powiem tak szczerze, że po lekturze zacząłem się zastanawiać z żoną, czy nie przyszedł czas, byśmy wreszcie przestali rozmawiać, a zaczęli do siebie pisać.
Szczególnie, że żona potrafi pisać heksametrem iambicznym, czy czymś takim. Dziękuję pani za tę wypowiedź, ponieważ jeśli miałam takie mieszane uczucia co do tego, czy rzeczywiście publikować te listy ze względu na ich niesłychanie głęboką intymność, nie rozumianą oczywiście jako rewelacje erotyczne, ale jako tę bliskość, to pomyślałam sobie, że może faktycznie w tym jakimś szalonym zamęcie i jak powiedzieć, gorzkich i smutnych rzeczach, które są wokół nas, usłyszenie takiego głosu, tak czystego i tak pięknego, jest ogromną wartością, którą warto puścić w ruch. Ja bym tylko dodał trochę polemicznie, że jest oczywiście kwestia przetrwania korespondencji. I to jest w gruncie rzeczy najważniejszy punkt, dlatego że dziś okazuje się, że ten papier jest najtrwalszym nośnikiem wciąż, bo tutaj w nośnikach elektronicznych ciągle się zmieniają, udoskonalają te drogi i potem już okazuje się, że bardzo trudno odczytać to, co kiedyś napisano. Natomiast nie uważałbym, a w każdym razie z mojego doświadczenia tak wynika, że istnieją ludzie, którzy piszą do siebie bardzo piękne listy, używając do tego celu laptopa, nie wiem, Facebooka, korespondencji mailowej. I to chyba to nie jest. Znaczy, oczywiście, że to jest łatwiejszy sposób korespondowania, więc skłania do pewnych uproszczeń, ale nie jest tak, że ta umiejętność się w ludziach zatraciła. Natomiast nie ma kopert. Natomiast nie ma kopert. Nie, bo to jest taka rzecz, która mnie uderzyła też, jak czytałem i przeglądałem to, że tam, że to jest taki okres też takiego rozwoju, że 5 minut tego mail artu, ale że zazwyczaj jest tak, że takie działania z pocztą też się na kopertach manifestują, żeby tam trochę się listonosz zdziwił, czy pani na poczcie, czy coś tam takiego. A tu jest bardzo niewiele, bardzo są subtelne, się pojawiają jakieś żarty na kopertach, ale tak naprawdę to jest jednak do środka. I nawet w którymś momencie Szymborska pisze, że Kornel Filipowicz pisze do niej droga Wisławo na odkrytkach i kochana Wisławo w listach. I że ta różnica między pocztówką i listem i tym, co jest ukryte i tym, co jest pokazane od razu, to jest coś takiego, co w korespondencji internetowej zanika. Pan mówił o tym elemencie, już do pani podejdę, pan mówił o tym elemencie czułości, tak? O tym elemencie piękna. Ja, państwo pozwolicie, wypisałem sobie tylko dosłownie kilka zwrotów, które są na tym etapie od przejścia od drogiej do kochanej, czy od drogiego do kochanego, które mnie po prostu ujęły. To są takie króciutkie, jednozdaniowe frazy. A tymczasem całuję cię w obojczyk. Kochany Kornelu, zapomniałam podziękować ci za ser. Ucałowania, W. Orzechy są bardzo zdrowe na płuca, serce i głowę, całuję bardzo. Tyle razy, ile jest orzechów, Kornel. Całuję, gdzie popadnie, mój ukochany. Wszystko, co od ciebie pochodzi, jest napromieniowane. Dziękuję za poziomeczki ze śmietaną, zjem w uniesieniu. Jesteś spod lady. Pytanie, już idę. Prosiłbym, żeby to było pytanie, a nie, jeśli pani pozwoli. Dostosowuję się. Mam pytanie. Czy Wisława Szymborska zapisała w testamencie swoją wolę względem tych listów? Czy na przykład zabroniła, albo nic nie napisała na ten temat, albo zgodziła się na publikację? Idę. Najbardziej dysponowany tutaj do odpowiedzi na to pytanie jest szef. Michał Rusinek. Nie ma w testamencie Wisławy Szymborskiej żadnej wzmianki dotyczącej korespondencji. Co więcej, nie ma żadnej wzmianki dotyczącej twórczości. A tak naprawdę jest jedynie takie zalecenie dla fundacji powołanej aktem testamentu, żeby tą twórczością i spuścizną się zaopiekowała. I to wszystko. Reszta była tylko w rozmowach prywatnych. Pytania? No może jeszcze tylko do tego należałoby dodać, że Wisława Szymborska jednak przez ostatnie lata życia, co Michał najlepiej wie, bardzo porządkowała
swoje papiery, układała je, segregowała i tak dalej. I zapewne to, co chciała zniszczyć, zniszczyła. Można tak sądzić. Szanowni Państwo, pytania? Naprawdę? Jest. Rozumiem, że te listy, które zostały wydane w książce, to jest tylko fragment. Czy właśnie jest ich więcej? Panie Tomaszu? No to jest całość wszystko. Znanej korespondencji między Wisławą Szymborską a Kornelem Filipowiczem. Znaczy pojedyncze, zdaje się, jeszcze się później odnalazły jednostki korespondencyjne, ale nie dokonywaliśmy ani wyboru czy selekcji, ani cenzury. To jest wszystko in extenso, tak jak się zachowało. To ja pytanie do pani profesor. Rozumiem, że można prowadzić na tym opracowaniu już taką pracę czysto literacką, dzieląc sobie to na tematy, nie wiem, związane pogoda, bo tam są, jest tych wypowiedzi o pogodzie, jest całe mnóstwo, bardzo często one, te wypowiedzi listowne zaczynają się od pogody, która zdaje się być takim elementem determinującym czasami niektóre listy. Co więcej, Kornel Filipowicz w jednym z listów jeszcze chyba w latach 60., mogę się mylić, pisze o tym, że wrócił do Krakowa. Jest taki, przepraszam, że to powiem, straszny syf w tym mieście, że ledwo oddycha, już mu w tym Zakopanem lepiej. Dla rybaka pogoda. No tak. No, jeszcze wracając do tego, aha, co pan mówił wtedy o tych, gdy idzie o te sprawy dotyczące owego życia społecznego, to wydaje mi się, że oni tak bardzo byli wewnątrz tej samej wiedzy, że po prostu poza poszczególnymi wypadkami, takimi jak właśnie wejście wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, to oni to samo wiedzieli, czytali te same gazety, więc jak słusznie pan mówi, trudno było zaczynać dzień od czytania. Dzisiaj w Dzienniku Polskim przeczytałem. Zresztą to jest pytanie też, czy w tamtych czasach niełatwiej było te rzeczy po prostu przedyskutować, tak, jeżeli już pisać na nich. Znaczy, no jak byli odizolowani od siebie, to oczywiście wtedy nie dyskutowali, ale liczyli, że za chwilę się znowu zobaczą i porozmawiają o tym. To nie były listy, no nie wiem, Marii Dąbrowskiej i Jerzego Stępowskiego. One przede wszystkim nie były pisane i to widać w tym z tą myślą, że oto my dwoje intelektualistów piszemy o sprawach ważnych dla ludzkości, i dla kraju i dla kultury i inni to kiedyś przeczytają i docenią. Dlatego nie ma. Tam to trzecie oko no jest być może wzięte pod uwagę przez Wisławę, no w związku z tym nie niszczyła tych listów, no ale ono, nie widać go, żeby towarzyszyło tym ludziom, jak towarzyszyło wielu korespondencjom właśnie nastawionym jednak na takie komentowanie kultury, zjawisk politycznych i tak dalej. To jeszcze chciałem o tą pogodę zapytać, pani profesor. Czy to taki element, który naprawdę jest w tej korespondencji ważny? Redaktor Ilko to zrobił. No z tej strony patrząc, mając aplikację, która jest w stanie sprawdzić, jaka pogoda jest w innym kraju, na to nie spojrzałem, przyznaję. Znowu mea culpa, mea maxima. Stan autobusów jest jeszcze istotny dla tej korespondencji. No i ryby są ważne. I to jest w ogóle ciekawe, ponieważ, nie wiem, mogę się mylić, ale odnoszę wrażenie, że Wisława Szymborska nie była wielką fanką pasji Kornela Filipowicza. Ja bym powiedziała, że tutaj jest ta miara mocy tego uczucia. Żeby Wisławę Szymborską wyprowadzić z jej pokoju pod namiot. No ona później delikatnie zwracała uwagę, że jeszcze do dzisiejszego dnia ma brudne kolana, chociaż już je kilkakrotnie, czarne kolana, chociaż już je myła. To naprawdę nie był jej tryb życia, a proszę popatrzeć, jakim entuzjazmem ona później relacjonuje ten pobyt, raczej przez nią skracany zresztą. To jedno, poza tym jej uczuciowość związana ze światem zwierząt i roślin była zupełnie inna. Mężczyzna, który poluje nie tylko na ryby, ale także na zwierzynę i łowi ryby, teoretycznie powinien być najdalej od jej wyborów. Więc tutaj dopiero widać potęgę i powiedziałabym nieprzewidywalność uczucia. Przypominam kolarz z taką rybą, która pyta pourquoi, dlaczego.
Tak, ale Kornel Filipowicz też mam wrażenie, że bada w pewnych momentach te granice, żartując, którą będzie w stanie przekroczyć Wisława Szymborska w tej relacji z nim. I na przykład pisze, czy będziesz ze mną chodziła na piwo do gospody zamkowej. Natomiast potem powrót do tego momentu, że schody tam, jak było zima, znowu wracamy do pogody, to były bardzo śliskie i ciężko było stamtąd się wydostać. Pytania, szanowni państwo, ostatnia chwila. Nie wiem, czy to pytanie jest do państwa, czy może do redaktora Ilga, ale ja chciałem o to zapytać jako człowiek, który czyta po prostu. Jaka jest szansa na to, że czy dzięki tej książce jesteśmy w stanie także przyspieszyć publikację tego, co stworzył Kornel Filipowicz? Rozmawialiśmy o tym z Teresą Walas, jadąc tutaj samochodem, że to jest dobry moment, który właściwie wstyd powiedzieć, trochę przegapiliśmy może, bo wraz z tymi listami powinny się ukazać i być przypomniane wspaniałe opowiadania Kornela Filipowicza. Miałyby teraz świetny kontekst i mogłyby być jeszcze lepiej odebrane przez czytelników. Także musimy o tym pomyśleć. No ja byłbym bardzo szczęśliwy też, bo ja uważam Kornela Filipowicza za świetnego pisarza i bardzo dzisiaj niedocenionego i niesłusznie zapomnianego. Przypominam, że to nie tylko są świetne opowiadania, ale też te mikropowieści, które właściwie można by w całość wszystkie przypomnieć. To ja dodam się czytelniczo, osobniczo, to znaczy jako zwykły, prosty czytelnik, bardzo bym prosił, żebym miał taką możliwość, że tu Szymborska, tu Filipowicz, a dopiero w środku te listy i doszukiwanie się także tych nawiązań, które tutaj wprost się znajdują, bo często są te, bo właśnie oni też piszą o tym, jak tworzą, prawda? I też na ile oni, to jest jeszcze jedno, na ile oni ingerowali w twórczość własną? Czy to jest w ogóle gdzieś namacalne? To znaczy, czy oni jako ludzie pióra recenzowali się gdzieś na możemy znaleźć ślady tego? Jaka była ta ich relacja co do własnej twórczości? No raczej tam nie ma śladów czegoś podobnego. Dlatego pytam. Jeśli 2-3 i to raczej polega na tym, że jedno drugiego wspiera. To znaczy jest, tam Wisława napisała, przygotowuje kolejny tom, napisała 6 wierszy, uważa, że tylko 2 są udane i Kornel tłumaczy jej, że jednak nie ma racji, że te one są różne, ale że te pozostałe są też świetne. I to są tego typu rzeczy. Ja nie, no nawet w ogóle Kornel skarży się w pewnym momencie, że ona mu nie daje do czytania wierszy, które napisała. Że wysłała do kogoś, a jemu nie dała. Że jej wysłała do kogoś i dlaczego on, ten ktoś pierwszy to przeczytał, a nie on. Moglibyśmy tak, szanowni państwo, jeszcze naprawdę bardzo, bardzo długo, ale ja mam wrażenie, że odebralibyśmy państwu przyjemność lektury i oglądania. Bo to jest taka książka, która, ja muszę przyznać, zaskoczyła mnie przede wszystkim także tym, że właśnie także jako czytelnik mogę ją, jaku strasznie miłe rzeczy mówię, że mogę ją rozbierać także na różnych poziomach i odbierać także na poziomie dzięki między innymi redakcji i tym przypisom, które się znajdują, nie tylko literackiej, ale także literacko-graficznej, czy też graficzno-literackiej. To jest naprawdę duża przyjemność, duża zabawa i to nie jest tak, że w tej książce jest, i to jest chyba jej największa wartość, bo niektórzy mogą się z tego spodziewać, że będzie tak śmiesznie, przaśnie, fajnie i tak zabawnie, tak powiedziałbym wyklejankowo, a tam nie tylko to jest, tam jest dużo więcej, bo jak napisał, i to mi się bardzo podobało, pan Tomasz, to jest historia pięknych ludzi. I tego czasami gdzieś mam wrażenie nam brakuje, abyśmy nie musieli pisać, tak jak pan redaktor powiedział, a teraz będziemy słuchać, czyli listów na głos, część kolejna. Bardzo proszę, jeżeli mogę, Ewa Kaim i pan Marcin Czarnik. Można, tak. Bobrowniki. 12 lipca 1974 roku. Sklep Żelazny. Szanowny panie, ośmielam się napisać do pana w jednej ważnej sprawie. Nazywam się Magdalena Kowalczyk, lat 19 i pracuję chwilowo jako siła w sklepie żelaznym,
ale mi to stanowisko nie odpowiada, bo skończyłam szkołę w Rykach i jedną klasę Liceum Handlowego w Dęblinie, gdzie często występowałam jako solistka w zespole Wieprzowianka. A potem, jak mnie usunięto ze szkoły za ubiór i fryzurę, miałam duże sukcesy w zespole gitarowym Na Prąd Bobrowniki Boys. Ponieważ umiem operować głosem i pan chyba mnie pamięta, że mam warunki. I gdyby mnie pan bliżej zapoznał, to by się pan przekonał, że się umiem ruszać. A pan podobno jest literatem dla filmu i telewizji. To pan wie, co to znaczy. Już rok temu miałam sukces u literata Tadeusza Sokoła, który mnie okłamał, że pracuję w Sopocie na festiwalach. Dopiero potem się wydało i bardzo tego żałowałam, więc zaczęłam pracować w sklepie żelaznym, a on wyjechał do Rzeszowa. I może nawet lepiej dla mojej przyszłej kariery, bo on ma kilkoro dzieci na alimentach, a ja jestem dziewczyna, która mogłaby uszczęśliwić porządnego mężczyznę ze stosunkami. Jak pan chce, to moglibyśmy się spotkać. Pan mi się bardzo spodobał i od razu poczułam ufność. Jestem chyba młodsza od Ewy Demarczyk, to chyba mam szansę wybić się na estradzie albo w piwnicy. Przepraszam, że jestem taka śmiała, że piszę ten list. Ta pani, co jest z panem, to chyba nic poważnego i nic pana z nią nie łączy. Takie miałam wrażenie kobiece. Przepraszam za szczerość. Proszę bardzo wstąpić do mnie do sklepu. Jak będzie zamknięty, to od tyłu zapukać. Z poważaniem. M.K. Megi. Adres na kopercie. Obywatel Filipkiewicz, Karol, literat. Obłapy. Na biwaku. Namiot większy. Do rąk własnych. 9 sierpnia 76 roku. Kochana Wisławo, w pierwszych słowach donoszę, rodzina Kocia jest w komplecie, cała i zdrowa. Mrengaty w dalszym ciągu trochę opóźniony w rozwoju umysłowym, ale się pod troskliwym okiem mamy zabiera. U mnie w domu niechlujstwo coraz gorsze, bo pani Wiktoria nie przychodzi. Telefon profesora B, do którego, jak wiesz, pani W chadzała, milczy. Coraz dotkliwszy, mimo że od twojego wyjazdu minęło dopiero 3 dni, brak pompelków i sznycelków, nie mówiąc o kolacyjkach. W środę 15 pojadę chyba gdzieś na ryby, bo jak nie, to się wścieknę przy mamie. Wróciłem koło 8 wieczorem, ale ty przyjedziesz dopiero 16 w czwartek. Na którą godzinę wziąć bilet powrotny? Ale tego wszystkiego dowiem się chyba w późniejszym telefonie. Całuję cię, Kornel. Postscriptum. Kwiatki na balkonie, pomidory i kwiatki w pokoju. Podlewa się. Pani Lodzi jak dotąd nie było. Zakopane. 11 września 76 roku. Kochany Kornelu, dziękuję za pomyślne wiadomości o kotach. Jedyną rzeczą, którą mogę ci się zrewanżować, są cytaty z szefa, który znów nabrał wigoru. Krytyka krytyki w małym przyziemnym zakresie dotyczy wprawdzie ukąszeń tylko gnit, ale one są najbardziej nieznośne, albowiem gnit jest najwięcej, zaś prosty człowiek bardziej bohatersko, nawet pogardliwie znosi afront z góry, czyli gdy oddziela się skórka od chleba. Nie tylko na rzecz pro domo sua zgłasza uwagi klasa robotnicza. Właśnie o takich zjawiskach pisałem w artykule Sobaka gotowa, przyślijcie urządzenia. To prawda, błędy nie powstają samotnie, ale jeszcze gorsza jest klatka z papugami. Mamy olbrzymie rezerwy w uświadamianiu. Niektórych ludzi trochę determinuje fakt jakościowego podniesienia zainteresowań krytyki. Bądź co bądź, miło jest potwierdzić czytanie tego, co się nieudolnie wypśnie w całym wachlarzu świadomości i politycznych sympatii. Całuję cię jak W do karety. W. 21 września 76 roku. Kochana Wisławo, telefon zapłacony, list wysłany.
W twoim mieszkaniu widać ślady działalności pani Lodzi, ale cielęcina się nie pojawia. Korespondencję wyjmuję ze skrzynki i składam, ale nic chyba ważnego wśród niej nie ma. Na ryby w najbliższych dniach się nie wybieram, bo bardzo poziemniało. Wyprawa na grzyby i ryby z nowakami niezbyt udana. Ryb żadnych, miałem tylko godzinę czasu, a grzybów mało. Do Warszawy przyjechał podobno zaproszony na 2 dni Lolo, ale do Krakowa się nie wybiera. Pan Hagelsztange, znajomy Lola, był w Krakowie i żałował, że ciebie nie zastał. Cóż jeszcze? Rodzina Kocia trzyma się na razie kupy. Dzieci dorastają. Mręgaty bardzo zmądrzał. Poza tym życie moje jest szare i grubo czerpane, jak ten papier, na którym piszę. Byliśmy wczoraj na niezłym filmie amerykańskim, Dzień Szarańczy. W każdym razie mnie się podobał. Nawoja się nie wypowiadała, Lala i Basia enigmatycznie. Do twojego powrotu jeszcze 2 tygodnie. Całuję, Kornel. Postscriptum. Pani Wiktoria nie daje znaku życia. Postscriptum 2. Dziś będę UPC. Pilne. List do Mręgatego. Kochany Mręgaty, jesteś młodym kotkiem stanowczo najładniejszym z całego rodzeństwa. Niestety obdarzając cię urodą, dobry Pan Bóg pożałował ci zręczności, zaradności i sprytu. W skokach, harcach, podbieganiu do zdobyczy i ucieczce przed niebezpieczeństwem twoi trzej braciszkowie wyprzedzają cię najwyraźniej. Masz usposobienie łagodne i roztargnione. W najmniej stosownej chwili popadasz w zadumę. Sprawiasz wrażenie głuptasa oszołomionego życiem. A przecież pamiętaj, jesteś zwykłym kotkiem podwórzowym, który już wkrótce zdany będzie tylko na własne siły. Niebawem twoja mama przestanie cię znać, a miły pan Kornel nie będzie mógł czuwać nad tobą. Ma on w domu już jednego kotka, który z rządzeniem nieprzychylnego losu okazał się psychopatą. W takim towarzystwie nie zdołałbyś rozwijać się prawidłowo. Dlatego bardzo cię proszę, pomyśl poważnie o przyszłości. Pilnie przykładaj się do lekcji, jakich udziela ci jeszcze twoja mama. Nie obrażaj się, jeżeli czasem zdzieli cię łapą po głowie, bo czyni to przecież dla twojego dobra. Nie unikaj również wspólnych zabaw z braćmi, choćby nawet okazywali ci lekceważenie i byli dla ciebie nieco szorstcy. Musisz stać się silny i przedsiębiorczy, jak oni. Świat bywa bez litości dla młodych kotków ze skłonnością do marzycielstwa. Zdarza się, że nawet nie pozwala im dorosnąć. Bardzo bym chciała, żebyś miał okazję przekonać się o tym. Dlatego we własnym interesie popraw się, mój kochany Mręgaty. Pozdrawiam cię serdecznie. Pani W. Zakopane, 23 września 1976 roku. Kochana Wisławo, z Cieszyna przywiozłem kiełbasę. Długość 50 cm, grubość 10 cm, licząc po 2 cm dziennie, wyjdzie mi na dni 25. Możesz więc być spokojna, głód mi nie grozi. Zresztą, o ile pamiętam, pozwoliłaś mi korzystać z twojej balkonowej plantacji pomidorów i korzystam z niej. Zjadam codziennie 3 pomidory. W sklepie zaopatruję się w masło śniadaniowe oraz w kefir. Zapasy kuleszy i mamony wystarczą mi, jak sądzę, do 15 listopada. A dalej będzie, co Bóg da. Powinny potanieć ziemniaki. Pojawi się może konina, a kto wie, czy nie baranina. Dzisiaj, wyprawiwszy się do ciebie na oglądanie lalki, dokończyłem prania, które porzuciła twoja Lodzia. Kwiatek podlewam. Wyjadłem, częściowo do spółki z A. Ziemnym, wszystkie biszkopty. Los Mazurka wydaje się być też przesądzony. Cukierków nie jadam. Kizia spędza godziny wolno od posiłków i zajęć w moim pokoju w pozycji, której 3 zasadnicze warianty starałem się nieudatnie przedstawić na awersie tej kartki. W środę być może pojadę na ryby. Całuję, Kornel, 8 października 78 roku. 10 października 78 roku. Kochany Kornelu, właśnie dostałam twój piękny, ilustrowany list. Dopóki tylko Kizia pozuje ci na tapczanie, to jeszcze dobrze. U nas jest też kocisko męskie, które jednak prosperuje dookoła Astorii, nie wchodząc do środka.
Kiedy jemy obiad, przechodzi zewnętrznym parapetem wzdłuż oszklonej werandy. Niby nie patrzy do jadalni, ale wszystko widzi. Jest to kot, który niczego od nas nie chce prócz szacunku. Twoja Kizia ma dużo większe wymagania. Wiadomość o przyjeździe tego Węgra wcale mnie nie ucieszyła. Ostatecznie mógłby to wszystko załatwić ze mną listownie. Na moim widoku nie powinno mu koniecznie zależeć. Natomiast tobie powinno, choć trochę. Piszę dużymi literami, bo wiem, że listów nie doczytujesz do końca. Czasem. I tym sposobem opuszczasz rzeczy najważniejsze. Na przykład tę, że tęsknię za tobą. W. Karteczka ładna, co? 20 października 79 roku. Kochana Wisławo, byłem w domu o 11, mimo że pan W załatwiał po drodze różne interesy, a szofer brał łebków. Wczoraj byłem u ciebie oglądać mecz. Sąsiadka z góry przyniosła pieniądze dla ciebie. Dwa przekazy, łącznie coś niewiele ponad 2000. Co mam z nimi zrobić? Przesłać ci do Zakopanego? Lodzia wysprzątała moje mieszkanie, ale znów nie obyło się bez szkód. Lodzia po prostu wyrzuca to, co jej się nie podoba. Kizia zdrowa, siedzi pod lampą. W mieszkaniu psiarnia. Nie pojechałem wczoraj na ryby. Może pojadę w piątek, więc telefonując o 19 możesz mnie jeszcze w domu nie zastać. Adama podobno w sobotę wieczór nie będzie. On sam jeszcze nie wie. Podjął jakieś listy polecone. Pewnie ci je prześlę. W Muszynie było owszem miło. Byłoby jeszcze milej, gdyby nie ta zimnica cholerna. Zapomniałem wziąć, spakować piżamę. Napisałem już do Nawoi z prośbą, żeby zawinęła piżamę w gazetę i przywiozła. Jest na szczęście bardzo lekka. Poza tym żadnych sensacji. Całuję Kornel. Na obiad jadłem we wtorek leczo z jajkiem. Dzisiaj jajka z leczo. Będę jadł jutro, co Bóg da. Zakopane, 22 września 79 roku. Kochany Kornelu, jestem taka zmartwiona zniknięciem Kizi, że straciłam cały humor, pogoda mnie nie cieszy i już bym chciała do ciebie wrócić. Cała nadzieja, że może dzisiejszy telefon o 5 całą rzecz wyjaśni. Na razie wysyłam tę karteczkę. W Muszynie było miło, poszłyśmy z Nawojeczką na grzyby. Dwa rydze robaczywe, jeden maleńki maślaczek. Ja w dodatku oglądałam okropny mecz z Niemcami i trochę ładniejszy z Francuzami, ale odbiór TV był, jak wiesz, marny. Do autobusu musiałam wstać też o 5 rano, ten samochodzik odwiózł mnie do Krynicy. Czy ciebie też tak wytrzęsło? Po czym wsiadłam do autobusu, myśląc, że już podróż mam z głowy, ale nie. Autobus był z czasów ślubu Mieszka I z Dąbrówką. A w pierwszym remoncie znalazł się przed pierwszą wizytą cesarza Ottona w Gnieźnie. Wszyscyśmy myśleli, że się rozleci zaraz, ale dopiero w Szczawnicy odpadło mu koło. Musieliśmy wysiadać i czekać godzinę na naprawę. Potem już bez przygód zajechaliśmy do Zakopanego, gdzie okazało się, że Astoria jest prawie pusta. Mógłbyś mieszkać w 4 pokojach naraz. Kochany, całuję cię mocno. Obawiam się, że będziesz musiał częściej pisać, bo ja będę rzadziej dzwonić. Chyba, że to chwilowe niedomaganie telefonu. Twoja W. 24 września 79 roku, 16. Wisławo, Kizia żywa, zdrowa, z przetrąconą lub zwichniętą, ale niezłamaną łapą, znalazła się na balkonie sąsiadów. Siedziała tam wciśnięta za szafkę 3 dni i noce o głodzie i chłodzie. Jak się tam znalazła, pozostanie tajemnicą. Radość z odzyskania mieszkania była wielka, apetyt jeszcze większy. Na szczęście był jeszcze smażony szczupak, którego nie dałem rady zjeść. Miałem go już zanieść kotom podwórkowym. Ucałowania od Kizi. K. Zakopane, 13 października 81 roku. Kochany Kornelu, mam dużo wiadomości. Pierwsza, że miałam w pokoju mysz, ale po zapaleniu światła i odsunięciu tapczanu uciekła przez szparę w drzwiach. Gdyby nie była w ciąży, to bym ją nawet hodowała, ale na pewno była w ciąży, bo myszy są bezustannie w ciąży. Wiadomość druga.
ogrzewają nam już pokoje i jest aż za ciepło. Prócz tego z wyżywieniem nie jest aż tak źle. Bywają na obiad pieczenie i sztuka mięsy, a raz nawet był kotlet cielęcy. Natomiast w zakopiańskim handlu panuje już zupełny nadrealizm. Od Danusi Zielińskiej przy kupnie 3 metrów gumki do majtek zażądano dowodu stałego zameldowania. Ale wiadomość najważniejsza. Pod Kasprowym, gdzie jak wiesz bardzo blisko przebiega granica, nasi sąsiedzi zaczęli stawiać 3-metrową na wysokość metalową siatkę. Już powiesili kilkadziesiąt metrów. No cóż, Tatry liczą miliony lat, a od dziesiątków tysięcy lat mieszkały po ich obu stronach różne pierwotne hordy, grupy plemienne, wreszcie narody. Z pewnością, jak wiadomo, nie zawsze przyjaźnie do siebie usposobione. Ale jednak dopiero teraz, na naszych oczach, powstaje wyraźna przegroda, do której prawdopodobnie podłączony zostanie prąd. I trzeba będzie dopinać jeszcze jedną hańbę do potwornego już i tak rachunku. Z innych, milszych spraw naturalnie bardzo bym chciała, żebyś mógł przyjechać. Ale niezależnie od twojej decyzji, kup w PKS bilety do Cieszyna stosunkowo wcześnie, bo potem będzie tłok. Całuję cię bardzo. Twoja W. 20 października 81 roku. Kochana Wisławo, kizi morda się przeciągnęła, moja też. Ryb nie ma, a jeśli gdzie czasem bywają, to widuję kolejki 100-metrowe. Parę dni temu, zanim udało mi się zrealizować kartkę mięsną, mówiłem to przez telefon, musiałem wyjąć dla kota jedno dzwonko karpia z zamrażalnika. Warto było widzieć, co Kizia wyprawiała po zjedzeniu tego karpia, te gonitwy po mieszkaniu z poślizgami na zakrętach, skoki, zabawy. Może jutro pojadę na ryby i uda mi się przywieźć jakąś mniejszą, gorszą rybkę. Zapomniałem napisać, że musiałem wrzucić resztę śledzi, bo kiedyś Kizia zakrztusiła się tak, te śledzie mają drobne, trudne do usunięcia ości, że myślałem, że się udusi. W twoim mieszkaniu lodzia bywa, jak mi się zdaje, częściej. Była też na woja, zabrała pudło. Przyszedł rachunek za telefon, zapłacę. Kiedy miałabyś przyjechać? Myślę, że najpóźniej w czwartek 29 wieczorem, jeśli chcesz mieć dzień na zakupy. Może ja bym przyjechał chociaż na jeden dzień, ale mało prawdopodobne. Mam cholerną korbę w redakcji. Czytanie bez końca. Całuję cię. K. Dużo brawa, szanowni państwo. Ewa Kaim, Marcin Czarny. Ja domyślam się, że państwo teraz już myślicie tylko o jednym po lekturze tych fragmentów, żeby niezwłocznie stanąć w kolejce, o której było kilka słów. W księgarni tutaj Mocakowej i zakupić jeszcze kilka innych ciekawych periodyków, bo tam dużo o sztuce jest też. Ja państwa nie będę zatrzymywał w tym szale, natomiast mam takie pytanie i badanie jeszcze. Kto z państwa, gdyby ukazały się opowiadania kolonela Filipowicza, poszedłby i teraz również Mocaku kupił? Dziękuję. Ja nie wiem, czy czytelnicy mogą mieć jakiś wpływ, ale no widać, że jest chęć w narodzie. Zapraszam państwa na kolejne spotkanie, zanim skończymy. Wszystkich państwa... Ale wie pan co, może, jeżeli to jest możliwe, bo właśnie... Pozwoli pan, że skończę? Dziękuję. Mam taką... Znaczy, myślę, że będzie pan mógł zadać pytanie, natomiast jakby formalnie chciałbym zakończyć spotkanie. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że książka jest ta, która została niedawno wydana, o której rozmawialiśmy i mam nadzieję, apetyt państwu zaostrzyliśmy. Tutaj właśnie w księgarni Mocaku. To pierwsza informacja. Druga informacja jest taka, że jeżeli ktoś z państwa chce zostać, jeszcze porozmawiać o tym, czego się nie dowiedział w czasie spotkania, to myślę, że jest taka możliwość, dlatego że taki drobny poczęstunek czeka tutaj w tej części
do takiej, powiedział, lunchowej, barowej, również mocaku, restauracyjnej, jak kto woli. Także serdecznie wszystkich Państwa, tych, którzy będą mieli ochotę, zapraszamy i myślę, że to też będzie dobry moment, jeżeli będzie Pan chciał zadać pytanie, bo myślę, że osoby, które są sprawą zainteresowane tutaj, będą. I jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ w sobotę 20. rocznica Nagrody Nobla dla Wisławy Szymborskiej, czyli tego momentu, kiedy Wisława Szymborska Nagrodę Nobla odebrała. Z tej okazji w Kamienicy Szymańskich specjalne spotkanie, będzie można zobaczyć między innymi fotografię świetnego fotografa Polskiej Agencji Prasowej Jacka Bednarczyka, a także fotografię z prywatnej kolekcji pani profesor. No a ta wystawa dołączona do wystawy Szuflada Szymborskiej będzie bardzo krótko, także na sobotę na godzinę 18 do Kamienicy Szymańskich bardzo serdecznie wszystkich Państwa w imieniu organizatorów oczywiście zapraszam. Tymczasem wielkie dzięki, piękne ukłony profesor Teresa Walas. Tomasz Fijałkowski, Marcin Wicha. Myślę, że gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania, to wszyscy zainteresowani tutaj są. Bardzo dziękuję, że przyszli Państwo do Mocaku i do Mocaku po prostu warto się wybierać. Dzięki. Dziękuję.